Dzień dobry. Chciałbym gorąco pozdrowić tutaj wszystkie osoby, które interesują się podróżami poza fizycznym ciałem, jak i tarotem i innymi technikami odkrywania swojego prawdziwego celu na Ziemi. Przede wszystkim chciałbym przedstawić książkę mojego przyjaciela i gorąco polecić osobom, które jeszcze nie miały z nią żadnego kontaktu ani nic do czynienia. Książka nosi tytuł Poza fizycznym ciałem, przebudzenie. Autorem jest Rafał Nieradzik. Możecie go znaleźć przez jego fanpage na Facebooku. Wystarczy wpisać Rafał Nieradzik, Poza ciałem fizycznym, przebudzenie. Jest to książka opisująca doświadczenia jego autora, Rafała, w sposób rzeczowy i konstruktywny, składająca się z 7 rozdziałów. Wbrew pozorom, ta książka wygląda na książkę małą i wręcz taką szybką po prostu do przeczytania, jednakże czyta się ją dostatecznie długo. Z tego względu, ponieważ jego doświadczenia są bardzo złożone, ale również bardzo konstruktywne. W książce tej, poza swymi doświadczeniami, ciekawie Rafał klasyfikuje swe doświadczenia z perspektywy badania swojego ja tam. I tutaj pokrótce, ja tam, czyli bada swój tak zwany krąg dusz, wcieleń będących poza fizycznym ciałem, który posiada również każdy z nas. I ten krąg, ta nasza grupa istnieje jakby poza czasem, poza czasoprzestrzenią świata fizycznego, rzeczywistego, w którym żyjemy i egzystujemy aktualnie. Teraz ona istnieje nieustannie, ponieważ poza fizycznym ciałem nie ma czasu, a przeszłość, teraźniejszość i przyszłość dzieje się w jednej chwili, w jednym momencie. Książka na pewno dla osób, które interesują się OB, podróżami poza fizycznym ciałem, czy chociażby nawet świadomym śnieniem, na pewno przypadnie do gustu, bo moim zdaniem to jest jakby kontynuacja pracy Roberta Monroe oraz Bruce'a Mouena. Pierwsza taka w Europie, która w ogóle język, jakiego tutaj Rafał używa, jest prosty, dostępny, nie jest taki złożony. Tak więc nawet dla laika, osoby, która kompletnie nie ma zielonego pojęcia, czym są podróże poza fizycznym ciałem, na pewno bardzo szybko zrozumie, co autor miał na myśli. Jeśli może nie na początku, to z pewnością w dalszych rozdziałach. Rafał w niej opisuje również odzyskania osób zmarłych, zawieszonych pomiędzy tym a tamtym światem. Przedstawia tutaj również dowody na to, gdzie dokonując odzyskania, czyli opuszczając fizyczne ciało, udając się do danych miejsc ze swoim opiekunem, przewodnikiem, którego oczywiście każdy z nas ma, zdobywa pewne informacje na temat osób zmarłych. Na przykład wystarczy moje imię i nazwisko, najwyżej data śmierci, choć nawet z tego, co mi wiadomo, to Rafał nawet nie potrzebuje daty koniecznie, którego odeszła dana osoba, czy nawet w jaki sposób. Głównie odbywa tą podróż poprzez ciekawość i prośby udzielenia pomocy osób żyjących, które znały daną osobę, a której Rafał na przykład nie znał. I co ciekawe, w tej książkach przedstawia bardzo mocne i niezbite dowody na to, że jednak podróże poza fizycznym ciałem są realne i nie są wymysłem po prostu wziętym, krótko mówiąc, z dupy strony, nie? Bo tutaj po każdej takiej podróży on weryfikuje swoje doświadczenia,
poprzez informacje płynące od osób żyjących, które prosiły go, by na przykład dotarł do osoby, które do osób, które znały za życia. I weryfikacja praktycznie tu jest stuprocentowa, co sam się również przekonałem na własnej skórze. Pomimo, że ja może tak poza fizycznym ciałem nie podróżuję, zajmuję się kartami tarota, jednak w tym wypadku tutaj weryfikacja jego podróży jest praktycznie stuprocentowa, czyli krótko mówiąc, Rafał nie wie nic o osobach, które na przykład co robiły za życia, czym się zajmowały, jakie miały zainteresowania, jakie nawet miały ulubione rzeczy. Dociera do momentów poza fizycznym ciałem również podróżując, przemieszczając się w pewnych odcinkach czasu, nawet widząc pewne elementy z przeszłości, gdy te osoby żyły, miały kontakt z osobami, które prosiły, by dokonał takiego kontaktu i takiego odzyskania. To jest jedno. Weryfikacja tu jest autentyczna i to nie jest kijem na wodzie pisane. Oczywiście, no każdy ma prawo wierzyć w to, w co chce wierzyć. I tutaj nie narzucam tego, żeby każdy wierzył w jego doświadczenia. Wolę, by właśnie osoby, które nie miały styczności z tą książką, jego pierwszą książką, bo z tego, co mi wiadomo, trwają prace nad kontynuacją. Więcej zdradzić nie mogę. Na pewno będą ogromnie zaskoczone i zadowolone, i to też pomaga. Ta książka może również pomóc osobom, które dopiero zaczynają swoją drogę i próbują doświadczyć tych stanów poza fizycznym ciałem, osobom początkującym. Każda z takich książek, choć ja sam nawet pamiętam, chociażby Roberta Monroe czy Bruce'a Moena, była dla wielu osób, które początkowo zaczynały zajmować się ćwiczeniami, uzyskaniem prób pobytu poza fizycznym ciałem, w pewnym stopniu motywację. I ta motywacja również, tej motywacji również może udzielić, tej motywacji może udzielić również książka Rafała Nieradzika. Książka jest naprawdę w przystępnej cenie. Praktycznie na kieszeń każdego Polaka i nie Polaka. Tak więc, no, bardzo gorąco polecam, bardzo gorąco polecam. No tutaj też również pod kątem jego własnych doświadczeń, ponieważ jeśli są osoby, które, tak jak ja na przykład, które również doświadczały podróży poza fizycznym ciałem, to dzięki jego książce mogłem zweryfikować pewne aspekty swych doświadczeń z jego doświadczeń, czyli krótko mówiąc, pokrywały się w 100%. Chociażby motyw związany z kulą światła, gdzie on sam doświadczał, jako połączenie na przykład tutaj naszej duszy z innym kręgiem dusz, które przebywają poza czasem i poza tą materią rzeczywistości oraz tym wymiarem oczywiście czasu, bo te wymiary dzieją się aktualnie w jednej linii, właśnie teraz. Tak więc, no, mówię, polecam bardzo gorąco. Jego doświadczenia są wręcz tutaj, powiem, niesamowite. Niesamowite, w pewnych momentach nawet bardzo mocno zdumiewające. Przede wszystkim ta książka również kładzie duży akcent na weryfikowalność, weryfikację, że to nie jest wyssane z palca. To są autentyczne doświadczenia, że świat fizyczny i świat niefizyczny kompletnie się ze sobą przenika i egzystuje w toku całego życia na Ziemi, od zarania dziejów. I jesteśmy na takim etapie rozwoju jako ludzkość, że coraz bardziej po prostu te możliwości przekraczania tych barier i granic praktycznie mamy na wyciągnięcie ręki, są dostępne i nawet
Musimy często nawet wykładać ani jednego grosza czy złotówki, żeby doświadczyć ich na własnej skórze. Tak więc gorąco polecam podróże poza fizycznym ciałem. Poza fizycznym ciałem Przebudzenie. To jest jego pierwsza książka. Ja właśnie czekam na kontynuację i jestem święcie przekonany, że taka kontynuacja nastąpi. Jeśli jesteście ciekawi zakupu tej książki, to naprawdę cena praktycznie tej książki to moim zdaniem to jest właściwa i jest dostępna nawet dla przeciętnego Polaka. Tak więc ten gorąco polecam. Poza fizycznym ciałem przebudzenie Rafał nie radzi.